O, siemanko, bo chcecie. Dawno się nie widzieliśmy. Chyba czas nagrać nowego vloga, co? Zaczynajmy. Dzisiaj nagrywam dla was prosto z naszego studia filmowego, które znajduje się w kuchni. I to przynosi takie wspomnienia bardzo pozytywne, ponieważ kiedy zakładaliśmy ten kanał 3 lata temu, nasze pierwsze vlogi również powstawały w kuchni, tylko że angielskiej, i były nagrywane na telefonie. A jak już jesteśmy przy tym, jak co powstawało, to właśnie ten vlog będzie o tym, jak powstawały w ogóle nasze filmy podróżnicze podczas całej tej wyprawy. Nasz ostatni materiał, z którego jestem ekstremalnie dumny, właśnie dzięki waszej pomocy i zaangażowaniu, dał mi pomysł na to, że skoro mamy już podsumowanie podróży, to czemu nie pokazać, jak ona w sumie powstawała od strony filmowej. Po tamtym vlogu otrzymaliśmy kilkadziesiąt naprawdę bardzo fajnych, pozytywnych komentarzy, między innymi taki jak ten, i właśnie takie komentarze zobowiązują i tworzą takie poczucie, że jednak musimy dbać o ten kanał i postarać się bardziej w niego zaangażować. Chociaż przyznam wam, że taka długa przerwa trochę nam się przydała, ale o tym może trochę później. Myślę, że z dwa odcinki o tym, co nie nadawało się tak naprawdę do publikacji na YouTubie. Rzeczy, które wymagały cenzury, momenty, kiedy byliśmy naprawdę ekstremalnie zmęczeni, wykończeni, źle wyglądaliśmy, czy po prostu byliśmy strasznie nudni. Co? Wstrzymać? Nie. A możesz, taki wiecie, że wstajesz. Tak, już mam wstawać? Tak. A wracając do cenzury, jeżeli oglądają nas jakieś dzieci, bo wiem, że są rodzice z dziećmi, to postarałem się wyłagodzić te łacińskie słowa, które zdarzyło nam się w przypływie emocji wypowiedzieć. Także no nie ma tego dużo, ale żeby nie było, że nie uprzedzałem. Pięciu drugich papki. Pięciu drugich papki. Czyli dwie pogodki. Nie, ale no na większości, tak? To tak mniej więcej w tym, to by było pięć drugich klatki. O tak, dobrze właśnie. Tak? Jest tak blisko jesteśmy? No. To chodź, ja bliżej drogi. I zawsze, no to zacznie się cofać. Wystarczająco blisko? No nie wiem właśnie. A masz ten ostrość nastawioną dobrze? No bo naprawdę, jak robimy zdjęcia, to... Ja pier... Kiedy wyruszaliśmy w tą podróż, nasza wiedza fotograficzno-filmowa była zerowa. Tak naprawdę byliśmy tylko świadomi, który przycisk robił zdjęcia, a który nagrywał. I to było o tyle łatwe, że ten od nagrywania po prostu jest czerwony. Dominik udaje, że potrafi robić zdjęcia. A, nawet złamał. Okej. Ale byliśmy bardzo zdeterminowani w tym i podczas całej naszej podróży wykonaliśmy dla was, uwaga, 25 tysięcy ujęć i blisko 15 tysięcy zdjęć. Chwila skupienia. Dominik robi ujęcie przy wschodzie słońca na koreańskim wybrzeżu. Bardzo dużo z tego też poszło do śmieci, więc przypuszczam, że liczby są i tak zaniżone, no ale mniej więcej powstało z tego 91 vlogów i trochę reklam, trochę filmów pozavlogowych i trochę ujęć oddaliśmy innym youtuberom. 91 vlogów o łącznej długości 2235 minut. I ja rzeczywiście to sprawdziłem i policzyłem. Co daje wam oglądanie non-stop, bo chcieć to móc przez 38 godzin, także jak nie macie co robić po nocach, to proszę bardzo. Oczywiście nie liczymy też, że wokół tego powstały różne produkcje vlogowe dla innych youtuberów, powstały materiały reklamowe, materiały tam promocyjne i materiały, które zobowiązywały nas wobec naszych patronów. Także no było tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nawet nic ciekawego to nie było. I wśród tych materiałów po prostu są takie rzeczy, których no nie można pokazać. Po prostu nie można. Ale pokażemy właśnie dzisiaj. Ola! Energia. Dobra, czekaj, bo mi dupę widać. Przede wszystkim muszę wam powiedzieć, że w naszych materiałach zawsze staraliśmy się być naturalni. Na początku to nam bardzo nie wychodziło, ale gdzieś tam finalnie każdy odcinek staraliśmy się, żebyśmy byli my, żebyście poznali nas tacy, jacy jesteśmy na co dzień. I to oczywiście się nie udało. Nie przejmuj się. Jak będziesz się przejmować, to nic nie nagrasz.
Dominik na swoim łóżku księżniczki. Bo szczerze wam powiem, nie ma osoby, wydaje mi się, że nie ma osoby, która prowadzi kanał i jest rzeczywiście taką samą osobą przed kamerą i taką samą osobą na żywo. Po prostu kiedy zaczyna się świecić ta czerwona kropka na kamerze, to człowiek zakłada maskę i się trochę zmienia. Siemanko, bo chcecie, ponownie wstajemy rano. Jeszcze raz? Tak. Wylądowaliśmy już na wyspie Chiloé, jesteśmy w mieście Castro i mamy ogromne poranne gastro. Ja nie mam. No to, bo zjadłeś ciasteczko. Czyli... Albo 101. Albo 101. I nie podoba mi się, jeszcze raz, zacznijmy. No to come on, ale energia. Dobra. Pierwszy sklep. Także niektórzy na żywo są na plus, niektórzy są na minus. Jedziemy z tym materiałem bez cenzury, tylko nie straćcie do nas szacunku. Ptaszka schowaj, bo ci zmarznie. Na pierwszy ogień weźmy naszą wiedzę. W naszych vlogach nie przekazujemy aż tak dużo treści informacyjnych i ciekawostek, a jest to spowodowane tym, że my po prostu nie czytamy z Google przed odcinkiem, nie przygotowujemy się, jak recytować na pamięć jakieś fakty z Wikipedii i po prostu jedziemy na żywioł. Ankarbat został zbudowany z czterech surowców. Kamienia wulkanicznego, piaskowca, złota i brązu. Ostatnie dwa zostały rozkradzione albo przeniesione do muzeum. Tyle, ile jeszcze tam tego zostało, bez sensu to jest. Używano pieniędzy, w tamtych czasach nie było pieniędzy. Czasami używano na przykład muszli. Nie. To nie zasłania całego widoku. Od nowa. Otóż tam widzicie stadion zespołu piłkarskiego. Unikamy także faktów historycznych, po prostu jest w nich za dużo nieścisłości i co innego powie wam Locals, a co innego powie wam Google, Wikipedia czy inne źródło, które sprawdzicie w internecie. Nie chcieliśmy się w to angażować, ponieważ zbyt łatwo tworzy to takie zakłamanie historyczne, a ludzie wyłapują takie rzeczy i lubią ci to po prostu wypomnieć. Ja pamiętam, jak próbowałem opowiedzieć wam o Falklandach. Niezbyt często przytaczamy fakty historyczne w Przytoczenie opowieści o Falklandach było dla mnie po prostu mega, mega trudne. Przed chwilą ją usłyszałem od naszej przewodniczki i chciałem wam ją powtórzyć, bo rzeczywiście lubimy to robić. Lubimy powtarzać historię od przewodników, czyli dowiecie się tego, co powie wam ktoś na miejscu, kto tam żyje. Ale powtórzenie tego było tak trudne, że uznaliśmy, że po prostu stworzymy voiceover. Na samym początku oczywiście próbowaliśmy to robić. Czytaliśmy z tego telefonu, Wikipedii, mądrości o danym miejscu i rejonie i później to recytowaliśmy po prostu wam, ale po kilkunastu próbach powiedzenia tego samego potrafiliśmy się nawet między sobą pokłócić. Chyba się wpierdolił obraz. No trudno, muszą przeżyć. Dawaj, jedzie. To włączyłam. Okej. Mów. Jakieś rzeczy pojawiały się, że co innego było napisane, co innego przed chwilą usłyszeliśmy. I bardzo szybko od tego staraliśmy się odejść i mam nadzieję, że merytorycznie nasz kanał was nie zawiódł, bo tak naprawdę, kurczę, no przyznam wam, że jeżeli jedziesz do jakiegoś rejonu i gdzieś tam był już jakiś youtuber, jeden, drugi, trzeci, to wszyscy powtarzają to samo. Nas to bardzo denerwowało, że mamy po prostu powiedzieć to samo o tym samym rejonie i powtarzać tego samego kotleta. Nie lubiliśmy tego robić i odeszliśmy od tego bardzo szybko. Powiem wam, że trochę nawet żałuję, że w ogóle tego próbowaliśmy. Dobra. Po które? Po czwarte, powiedz i po piąte. No. Tak? Tak. No i oczywiście, no tak, przekazuję wam informacje od lokalsa, który o tym opowiada, który ma swój punkt widzenia. Oczywiście nie musi on być zawsze prawidłowy i ten prawdziwy. Natomiast wydaje mi się, że takie informacje są dużo fajniejsze. I to by było w sumie tyle na temat naszej wiedzy. Zresztą jak bardzo nas to męczyło, come on, zaczynaliśmy zdania od tego, że musieliśmy głośno westchnąć. Uff.
Jedyny raz, kiedy rzeczywiście korzystaliśmy z naszych zapisków regularnie, to był projekt tworzenia wiersza Każda sekunda i mimo, że go powtórzyliśmy setkę razy, to ja nadal go nie pamiętam. By uczynić ten świat. By uczynić ten świat. By uczynić ten świat. No to przejdźmy do tych bardziej pikantnych rzeczy, czyli do wulgaryzmów. Nie robimy z siebie świętych. Powiem wam szczerze, nieraz zdarzy nam się w przypływie emocji wypuszczenie trochę łacińskich słów głośniej, żeby zwerbalizować jakiś tam problem czy emocje, które w nas się kłębią. No, czyli wyprawki? Wyprawki, kurwa. A emocji w trakcie tej podróży naprawdę nie brakowało. Bardzo nas... Czekaj. Nie mogę. Dominik powiedział, że nasze ostatnie vlogi są z dupy. Bo są. Taka zabawna sytuacja, że kiedy weszliśmy na Villarrica, na wulkan aktywny w Chile, mikrofon był narażony tak bardzo na silny wiatr, że cała nasza kilkuminutowa wypowiedź została całkowicie zniszczona, ale przetrwało tylko jedno zdanie. Ja pierdolę, udało się. Jak ja go mogłem nie użyć? Przecież to było podsumowanie całej naszej 5-godzinnej wspinaczki. To był jedyny raz na kanale, kiedy zdarzyło nam się opublikować celowo coś bez cenzury. No i oczywiście przejęzyczenia. Widzicie? I tego nie wytnę. Przejęzyczenia to jest coś, co zdarza się każdemu twórcy, bez względu na to, jakie duże ma doświadczenie. O, proszę bardzo. Tak jak i w Machu Picchu, tak i tutaj. Ale... No nic, to tyle. Uszczęśliwiona tym, co zrobiliśmy. Natalia jest mega uszczęśliwiona tym, co zrobiliśmy. A ja jestem bardzo z siebie bardzo dumny. Natalia jest uszczęśliwiona. Muszę też wam przyznać, że czasem was oszukiwaliśmy. Było to spowodowane niejednokrotnie zmęczeniem, naprawdę ciężkim dniem, czy po prostu sklerozą. Zapomnieliśmy czegoś nagrać i wtedy posuwaliśmy się do pewnych oszustw. Okej, trzeba się iść pakować. Wyruszamy teraz spotkać się z Jenny. Jenny, Kuala Lumpur. Miejsce, które wszyscy nam polecali. Prawdę mówiąc, czekam, aż koleś na dole przestanie ciąć metal o tam, a jednocześnie nagrywam zakończenie do vloga z Singapuru, będąc w Kambodży. Taka ciekawostka, że materiały, które tworzymy, nie zawsze są w miejscach, w których rzeczywiście jesteśmy. Jest to wynikiem tego, że czasem jesteśmy ekstremalnie zmęczeni lub po prostu o czymś zapomnimy. No, nie byliśmy w stanie tego zrobić na miejscu. Wiem, jak to brzmi, bo przecież chwyć za kamerę i po prostu to zrób. No nie. Skleroza, lenistwo, zmęczenie. Wybierzcie sobie. Kilkukrotnie otrzymaliśmy taki komentarz, że jesteśmy naprawdę zabawni. Zgadnijcie, co pisze Natalia. Co to może być? Bo... chlać to trzeba umieć. Naturalni. Wracając do zabawności, to powiem wam szczerze, że niektóre nasze żarty po prostu się nie nadają, są sucharami. Wysoko tu? Ze 4-5 metrów, nie? A tam panika. Drama queen. Przedstawię wam Natalkę, moją drama queen. Chyba ty. Chyba ja. Albo nikt ich nie zrozumie, bo to są takie żarty związkowe, wiecie, o co mi chodzi. No ale no pokażę wam kilka. Bardzo cenię to w Natalii, że lubi gotować. Jest to mega przydatne, kiedy ja lubię jeść. Ryba po japońsku. Znaczy będzie po japońsku, na razie jest po prostu ryba. Mamy też również makaron. Nie makaron, tylko mak. Mamy również mak. Operuję ostrością. Głodna jestem. Tak? A co byś zjadła? Jąkowego wafelka. Ja jestem specjalistą w mówieniu niezrozumiałych głupot. Gdy życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. A co jeśli życie daje ci... Co wtedy zrobisz?
ale Natalia też ma swoje chwile. Śpiewaj, Natalio, śpiewaj! Kolejny przebój, bo my bardzo byśmy chcieli wystąpić na Eurowizji w przyszłym roku. Hello, is it me you looking for, or is it prąd? Bo nie mamy prądu. Sorry, wiem, że głupio wyszło. Ale... Są oczywiście rzeczy, które ekstremalnie bardzo nie lubimy nagrywać. Jeżeli je nagrywamy, to naprawdę, bo musimy, bo wypada, bo będzie pasowało do historii, ale robimy to z przymusu. I wprowadza to takie, nie wiem, emocje, aż się denerwuje na samym początku. No zobaczcie, na przykład ja nie znoszę nagrywania podczas jedzenia. Pijesz? O, spoko. Smacznego. Dziękuję, wzajemnie. Umieram z przeżarcia, one żrą, jedzą więcej ode mnie. Podczas spania. Tworzenia podkładów głosowych. Chociaż na początku Natalia mnie do nich przekonywała, ja bardzo długo mówiłem, że nie będę tego robił, to powiem wam, że z perspektywy czasu voiceover do filmów, który rzeczywiście mogę powiedzieć na spokojnie i przekazuje rzetelne, sprawdzone, dobre informacje, jest czymś, co jednak mogliśmy robić od samego początku. Zaoszczędziłoby to mnóstwo stresu i nawet kłótni między nami. Bardzo długo z niego nie korzystaliśmy i nagrywanie często wyglądało o tak. Więc spotykamy górnika, tata Luka, czyli seks ze starszą kobietą. Męczące to jest. Pucy się jak prusie. Natalka nowa. A, czego Natalia nie lubi? Natalia nie lubi witania się. To znaczy ona lubi się z ludźmi witać, tylko bardzo ją denerwowało, kiedy to nagrywaliśmy we vlogach. To mów. Cześć, ty Dominik. Natalia. Mamusia Dominika. W podróży też się nie dogadywaliśmy co do nagrywania. Przyczepnęliśmy w jednej z... Z czego? Co? Przyczepnęliśmy gdzie? Przyczepnęliśmy w jednej z świątyni na terenie... To jest wieża, tak? W jednej z wież na terenie świątyni. To jest dosyć trudny, intymny proces i mimo, że jesteś z kimś w związku, to wiąże się z takim zakładaniem właśnie tej trochę maski, mówieniem do siebie, do kamery. Otaczają cię wszędzie ludzie, którzy już na dość są stresujący, bo patrzą na ciebie, że jakiś baran gada do kamery, idzie z tym tripodem i wiecie, to jest takie, no dla mnie osobiście jest to stresujące. Jest bardzo dużo osób, które robią to super naturalnie. Kurczę, zazdroszczę wam. Naprawdę mega. My przez ten okres 3 lat myślę, że nie zdążyliśmy się tego nauczyć i zawsze mam wrażenie, że jak gdzieś tam idę, to ktoś się ze mnie śmieje. No robi naprawdę niesamowite wrażenie. Robi na nas takie wrażenie, że tak naprawdę brakuje mi słów. Głupio to zabrzmi, ale mieliśmy nawet kryzys z powodu YouTube'a. Ciche dni. I tak tego nikt nie ogląda. I nie ukrywam, to była wina mojego zachowania. No ja wyjeżdżając do Ameryki Południowej byłem bardzo przekonany, że to wszystko przyjdzie nam kurczę tak łatwo, że wyjeżdżamy do Ameryki we wrześniu, do końca roku będzie 5000 subskrybentów, do końca naszej podróży 10 jak nic. Poza tym mieliśmy się spotkać z wielkimi youtuberami, którzy mają po 1,5 miliona subskrypcji, po 300 tysięcy, 500 tysięcy, 100 i tak dalej. Finalnie mamy wynik ten, który mamy i muszę wam przyznać, że z perspektywy czasu potrzebowałem całego tego okresu, żeby się jakoś z tym pogodzić. Gdzieś tam jeszcze mnie boli, że robiąc film przez kilkanaście godzin przy ilości prawie 5000 osób nie obejrzy go nawet 1/4 widzów, z czego aż 80% prawdopodobnie będą to widzowie, którzy nie subskrybują naszego kanału. Takie są fakty, ponieważ analityk przysyła nam różne wyniki, ale o YouTube za chwilę. Ilość subskrypcji nie jest wyznacznikiem jakości kanału. Ja bardzo lubię robić to, co robię. Dominik powiedział, że nasze ostatnie vlogi są z dupy. Vlogi, które tworzymy, zawsze sprawiają nam przyjemność, mimo że ja na przykład
w takim cudzysłowie, nie do końca lubię produkt finalny, który zrobię, bo naoglądałem się innych twórców i wydaje mi się, że mógłbym zrobić to lepiej. Ale jeżeli wy jesteście zadowoleni, to dla mnie super. Chociaż okulary sobie biorę na tą górę. Natalia zakłada przeciwsłoneczne okulary w nocy. I też mimo wszystko, nawet kiedy podróżowaliśmy po jakimś ekstremalnie fajnym miejscu, które miało bardzo duży potencjał filmowy, wydawało nam się, że po prostu jesteśmy nudni i nie chcieliśmy tego pokazywać. Ale już mówiłam o tym, że mi się to podoba. To powiedz o innych wrażeniach. Jakie? Nie wiem, jak mi ci dzień mija, zimno jest. Pogoda zdecydowanie nie jest dzisiaj naszym sprzymierzeńcem, chociaż nie będę krakać, bo przynajmniej nie pada. Ale mimo to cieszymy się, bo są fajne miejscówki tutaj w okolicy. I to już koniec tego odcinka. Niebawem pojawi się drugi z tej serii, czyli tam poruszymy już tematy bardziej techniczne. Również mamy ujęcia, no, które nie powinny pojawić się na YouTubie. Więc co, pozostaje Wam tylko poczekać. Jeżeli chcielibyście zobaczyć następny film, zapraszam Was do subskrypcji i dzwoneczka, które nie gwarantują, że dostaniecie powiadomienie. Tak, zgadza się, nie gwarantują, ponieważ YouTube nie będzie promował małych twórców, woli promować tych, na których zarabia. Także ja się tym nie przejmuję, najważniejsze, że obejrzeliście ten odcinek, jesteście z nami, jakoś wytrwaliście do końca i do następnego, heja!